speed. Yes. Thank you. Never play it. To jest najlepsza strategia. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Wspaniale, Harry! Ukończyłeś zadanie, Glacius! To nie wszystko! Udało ci się zebrać wszystkie 10 tarcz. Wiesz, co to znaczy? Komnata fasolek. Baw się dobrze, Harry! Dla niego to musi być taka przyjemność. Jeju, to jest ta komnata fasolek? Dokładnie, Harry! Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Przedmiotów. Spongifus. A przede wszystkim kociołku. Spongifus. Bo kociołki mogą się nam przydać do tych portretów nieszczęsnych. Będziemy chcieli sobie kart trochę dokupić. Kociołki są Spongifus. Najcenniejsze. Na resztę się natykamy bez przerwy. W dwójce by się złapał. Stracił tą swoją dawną wersję. Dwójce by zdecydowanie się złapał. Spongifus. Harry dziwne dźwięki wydaje, jak skacze. Teraz już niech podskoczy. Spróbuj rzucić czar na któryś z tych wiszących flag? Nie. Znaczy nie wiem, czy to są flagi tak do końca, takie dziwne jakieś gobeliny. Tu trochę więcej jest fasolek. Jeszcze nigdy nie mieliśmy 1865 fasolek. Ani w jedynce, ani w dwójce. Zwłaszcza w jedynce, tam naraz to ja miałem może z 300. W dwójce można było właściwie mieć ile się chciało, bo tam były pojedynki. Z mistrzem można było nawet o 200 się postawić i grać bez końca. No, jak było? Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? Wszędzie było ślisko. Ej, bomba! I salamandry wielkie jak Hagrid. Nie powiedziałbym. Te niebieskie czy szkarłatne? Zresztą co za różnica? Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz potrenować Glacius, Harry. Możemy też wrócić tu później. Wiemy i nie wrócimy z pewnością. Mistrza, które zawisło nad Hogwartem, Harry postanowił odwiedzić Hagrida. Był ciekaw wyniku rozprawy Hardodzioba. Czy to? Chyba tak. Chyba nie. Biedny Hardodziob! Biedny Hagrid. Właśnie wykonali wyrok. Patrzcie! To parszywek! Widzisz, Ron? Krzywołap jest niewinny! Ta gra jest jakaś taka krótka. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że za chwilę będzie Sirius Blacka. Później obronimy go przed dementorami. No cofniemy się w czasie.
Fakt. Mam cię, ty wredny szczurze! To jest koniec. My Harry'ego Pottera trochę przechodziliśmy. Nagrywając ten poradnik, musicie przyznać. Harry, uważaj! Bijąca wierzba! Skoro pies mógł tam wejść, jeśli oglądaliście, oczywiście. Oglądamy. Właśnie teraz film. A, już kończymy. Nie no, oczywiście to się wydaje, że to już koniec, bo jeszcze są te niby minigry, prawda? Hardodzio. Ciekawe, gdzie kończy się ten tunel? Lafiryndy. Później jest... Nie wiem. Portrety są poszczególne, które my będziemy musieli zaliczyć. I z tego co pamiętam, to są jeszcze egzaminy. Słyszysz coś? Zakryć. O nie! Zaczarowany szkielet! Lepiej rzucić niego zaklęcie. Boisz się ukakcie trupów? Rictus Sombra! Rictus Sombra! Defulso! Tutaj jest 5 sekretów. Wątpię, żebyś to znalazł. Defulso! Rictus Sombra! Rictus Sombra! Najlepiej połowy. Ale można też tak. O nie, tyle kotania słyszę. Ta gra jest straszna. No widzisz, jak szczęśliwie, dziewczynko. Nie zebrała Julka księgi z jakiegoś powodu, ale widać, wiesz, że sobie tak świetnie da radę. Mam nadzieję, że kolejne już zbierze, bo tak chodzić bez ksiąg zapisu to ryzykowne. Nie zdziwiłbym się, jakby zginęła w którymś momencie. Hermiona, dobrze, że chociaż... Dobra. Teraz nie rzuciła. Też mu radę przecież. Jeszcze raz go trafisz i powiem. A teraz ona go trafi. Teraz z Hermioną to jest jeszcze fajnie, jak się chodzi. Zaraz będzie gorzej. Julka się chyba boi sama bez Hermiony walczyć z kościotrupami. O nie! Salamandry! Lasus! Lasus! Rictus Sombra! Lasus! Rictus Sombra! Rictus Sombra! Lasus! O, narodziła się nowa salamandra. Rictus Sombra! Nieźle sobie radzisz z używaniem Glaciusa. Zobaczymy, jak ty sobie poradzisz z Rictusem. Rictus Sombra! To jeszcze... Rictus Sombra! Takich cudów pianków to na pewno nie będzie. Ani w filmie. Tam oni od razu znaleźli się w tej wrzeszczącej chacie, przy Syriuszu. Znajdźmy Rona i wynośmy się stąd. A tu jakieś żywe kościotrupy. Halo, halo! Przykro. Dynia! Straciliśmy ją! Harry, nic ci nie jest? Tak, świetnie, ale nie wiem, jak stąd wyjść. Coś wymyślisz! Zobaczę, czy uda mi się tam zejść! Nie wpadła na ten pomysł. Żeby zaskoczyć. No, ona zebrała dynię. I jak ja mam przez to przejść? O, akurat ktoś postawił, patrzcie. Uroczo.
Znakomicie! Dobry smoczek! A coś, czekaj, spójrz w lewo. Uff, spójrz w lewo. Tam jest jeszcze jedno. Więc cofnij się i każ mu rzucić jeszcze raz. Czy... Zabawne, nawet nie trzeba... Po co są te księgi zapisy? W ogóle to tak, jakbyś zabrała księgę zapisu. Co to nam dało, tego nie wiem. Nie rób jej tego. Ona ma ognioodporną szatę. Stój, chyba już wiem, co to nam dało. Spopieliła się jej twarz. Poleć tam w stronę tego... tego, co zapalałaś, tylko pod tym chyba coś jest. O, fajnie, chociaż jeden sekret. Nie wiem, czy ci się chce to wszystko zbierać. Marzę już tego ostatniego. O, kociołek. Czy co? Tak, dobra. Teraz już można wcisnąć jantę. Nie trzeba się już bawić. I biegnie. Tym razem wiesz. Skacz dobrze. No o nie! Zablokowane! Dasz radę, dziewczynko. Wierzę w ciebie. I w twoją moc. Harry! Harry! Nie wiem, kto zostawił te szalone pułapki, ale jakiś psychol chyba w tym jest, w tej wrzeszczącej chacie. Bawi się w wielkiego brata. Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. Prawie. Za tobą jest chyba skrzynia. Halo, Homer. Zebrałaś księgę zapisów. Przyjaciela. Niedoszłego narzeczonego. Halo, Homer. Spongibus. Słucham? To jest piosenka Zbigniewa Wójciaka, który był, nie wiem, on bardzo lubił grać w takie gry i kiedy zbierał fasolki, to śpiewał właśnie Wolę fasolę. A on był trochę pomylonym człowiekiem. Spongibus. Nie no, pomylonym trochę przesadziłem. Był takim... prostym człowiekiem, przyjaznym, no. Trudno to opisać, był inny niż wszyscy. Jakie tematy w naszym poradniku poruszamy? Halo, Homer! Wyobrażam, bo jego... Depulso! O, udało się. To było zabawne. O, spotkamy Blacka i The End, dobra? Musimy znaleźć Rona! Aha, to ja myślałem, że oni już tu będą. Halo, halo, halo! The End na dzisiaj? To może zrobimy przerwę na minutkę.